Kiedy rankiem 28 lipca 2014 roku Maria Rodriguez otwiera okiennicę swojego apartamentu, już się uśmiecha do swojej przyjaciółki Bernadette, która zawsze o tej porze delektuje się na tarasie poranną kawą, oczekując na Marię ze śniadaniem. Obie kobiety od kilku lat wynajmują willę z basenem i pięknym tarasem w isombre la Bastide uroczym zakątku przytulonym do Saint-Tropez. Jednakże tamtego ranka uśmiech zamiera na ustach Marii, bo teraz jest pusty. Kinkiety nocne wciąż się palą, a okiennice apartamentu Bernadette pozostają zamknięte. Kobieta rozumie natychmiast, że coś musiało się stać, bo gdyby nawet Bernadette nie poinformowała jej o wyjeździe lub po prostu wyszła po bagietkę, to okiennice tak czy siak byłyby otwarte, a światła z całą pewnością pogarszone. Pani Rodriguez wybiega z mieszkania i przez taras biegnie do lokum Bernadette, gdzie jednak nie dociera, bo paraliżuje ją widok tarasu, który teraz, kiedy kobieta jest na zewnątrz, ukazuje się jej w całej swojej potwornej okazałości. Szmaragd basenu oprawiony jest krwawą obręczą. O leży niczym nieruchoma, zepsuta lalka jakaś postać, której głowa trzyma się na resztce żyły, jakby jakiś okrutny mechanizm spowodował wybicie wewnętrznej sprężyny, która jednak nie zawiodła do końca i utrzymała łączność głowy z korpusem. Ale tej lalki, nie da się już naprawić. Maria w ułamku sekundy rozumie, że już nigdy nie powtórzy się wczorajszy uroczy, jak zawsze, wieczór, jaki spędziły z Bernadette na ich wspólnym tarasie. I rozumie też od razu, że nie zrozumie nigdy tego, jak ktoś mógł tak potraktować Bernadette, którą rzeczywiście wielu porównywało do Lalki. Z racji jej niezwykle zabawowego, żywego temperamentu. Nie. Tego Maria, słuchająca i uważnie odpowiadająca na pytania żandarmów, nie zrozumie nigdy. Wie, że szok minie, wie, że życie będzie toczyć się dalej. Dopuszcza nawet możliwość, że żandarmi dopadną potwora, który tak potraktował jej przyjaciółkę. Może nawet dojdą powodu, jeśli taki w ogóle istnieje, dla którego zrobił to, co zrobił. Ale zrozumieć? Nie, tego nie zrozumie nigdy. I rzeczywiście, nie będzie to tylko jej subiektywne odczucie, bo potwór zostanie schwytany, zostanie postawiony przed sądem, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Jego motyw będzie aż nadto konkretny. A jednak po dziś dzień, mieszkańcy, Saint-Tropez nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Papilaria, podcast kryminalny. Przybyli na miejsce zbrodni krótko po siódmej, żandarmi zabezpieczają je i bardzo szybko ustalają, co następuje. Bernadette Benaim-Kuriz przed dekapitacją została brutalnie pobita tak brutalnie, że instynkt policjantów od razu podpowiedział im, że przestępstwo popełnione zostało w afekcie. Obchód wnętrza domu potwierdza pierwsze wrażenie żandarmów. W tym domu nikt niczego nie szukał. Wskazuje na to zarówno wzorowy porządek panujący w pomieszczeniach, jak i fakt, że nic, łącznie z pokaźną kwotą w biurku oraz piękną drogą biżuterią, nie zginęło. Czyżby gospodyni, nie mogąc na przykład zasnąć, Wyszła sobie w noc na taras podziwiać gwiazdy? Ale oto obchód obejścia, obala to rozumowanie, bo policjanci odkrywają dwa mocno osmalone miejsca. Ktoś tu palił dwa ogniska zeszłej nocy: jedno przy drzwiach wejściowych, a po drugiej stronie domu drugie przy stoisku do grillowania. Maria zaprzecza, jakoby zeszłego wieczoru paliły z Bernadetą ogień czy grillowały. Zaraz jednak zwraca uwagę policjantów stosunek tychże dwóch osmalonych miejsc do okien apartamentu Bernadet. I wyszło im, że kobieta musiała widzieć ten podłożony ogień. Jeden z okna łazienkowego, gdyby akurat była w łazience, a drugi po prostu ze swojej sypialni. Czyżby więc chodziło o to, aby wywabić kobietę z domu? Że nie był to ogień przypadkowy, wskazują kolejne rzeczy. Śledczy odkrywają w obejściu plastikową butelkę, od której, z której czuć jeszcze benzyną, a pod oknem łazienkowym konewkę w której są jeszcze resztki benzyny. Jak to możliwe, że Maria Rodriguez nie widziała tych dwóch, no powiedzmy sobie tak, ognisk i niczego nie słyszała? Stan ciała wskazuje, że było ono wręcz torturowane. Nie słyszała żadnych krzyków. Ale układ domu daje i na to odpowiedź. Słuchajcie, nie będę tu wchodzić w szczegóły, ale cała posiadłość idzie jakby wzdłuż. Nie tyle wszerz, co wzdłuż. Trzyczęściowy budynek w willi w Labastid rozciąga się jakby no podłóg wzgórza, na którym leży. Te trzy części to dwa wyższe budynki połączone jednym niższym. Pierwszy z tych wyższych budynków po do bramy, czyli od frontu, to część mieszkalna Bernadette. Następnie wchodzimy z niej do salonu, który jest w tej niższej, środkowej części, gdzie znajduje się biblioteka, maleńka wnęka na gry, bilard, jakaś tam gitara. Po czym po przejściu tego dużego salonu Trzecia część to budynek mieszkalny Marii Rodriguez. Sypialnia Marii znajduje się na tyłach jej domu, także nie było możliwości, aby zobaczyła ona ogień i nie mogła słyszeć ofiary, dlatego że od drzwi wejściowych, frontowych, czyli drzwi z mieszkania Bernadette, dzieli sypialni Rodriguez. Dobre kilkadziesiąt metrów wzdłuż tej posiadłości idąc. No i, myślą sobie śledczy, ciosy musiały być już te pierwsze tak mocne, że bardzo możliwe, iż Bernadette im korzis po prostu nie była w stanie krzyczeć. Szok i tak dalej spowodowały, że kobieta nie była zdolna do wołania o pomoc. Medycy sądowi najwięcej ciosów zlokalizowali na szyi. Ponad 20 ciosów nożem. Określili, że musiał to być banalny nóż kuchenny. Kobieta jest praktycznie zdekapitowana. Podsumujmy. Według obserwacji zanotowanych przez śledczych, sprawca musiał być ofierze znany. Przyszedł w konkretnym celu, o czym świadczą dwa z różnych dwóch stron domów widoczne źródła ognia, mające najwyraźniej za zadanie wywabienie ofiary na zewnątrz. Sprawca wiedział więc, że Bernadette nie mieszka sama. I wreszcie brutalność ataku oraz fakt, że nic z domu nie zginęło, wskazują na afekt. Jednakże, kiedy śledczy przechodzą do fazy zgłębiania życia prywatnego ofiary, wszyscy kręcą głowami. Dali Bóg nie mają pojęcia, kto miałby w ogóle cokolwiek za złe tej cudownej kobiecie. 67-latka szła przez życie dzieląc się ze wszystkimi swoim szczęściem i nie tylko. Bernadette. Jak zeznają jej przyjaciele, no będąc już pod siedemdziesiątkę pozostawała mentalnie młoda. Była niezwykle towarzyska. Tak się jakoś zawsze składało, że jej partnerzy byli majętni. to też życie kobiety składało się z cieszenia się życiem. Jedyny konkretny cień to śmierć jej ukochanego męża Paula dwa lata wcześniej w 2012 roku. Ale już po roku otrząsnęła się z żałoby i dzięki odziedziczonym po nim pieniądzom mogła kontynuować swoją beztroską egzystencję. Imprezy, partyjki karciane przy Anis, typowy dla południa drink po popołudnia na rozłożystych polach golfowych z przyjaciółkami, podróże, restauracje, Jedyne, na co przyjaciółki ją uczulały, aczkolwiek bez skutku, to jej trzpiotowato-flirciarska natura. Bo Bernadette nie przepuszczała żadnemu osobnikowi płci przeciwnej. Czy to sprzedawca, czy to policjant, czy biesiadnik przy sąsiednim stoliku w barze. Wszyscy oni znali jej piękny uśmiech i... Sawa? No i ta jej szczodrość. Wie pan, mówi jedna z przyjaciółek Martine Renul, Bernadette żyła jak pani, ale panią nie potrafiła być. Nie umiała utrzymywać granic, koniecznego w, pewnych, w pewnego typu relacjach społecznych dystansu. Ktokolwiek przekraczał próg jej domu, stawał się niczym członek rodziny. Według powiedzenia gość w dom, Bóg w dom. Czy to przyjaciele, czy hydraulik, czy personel, wszystkich od razu dopuszczała do poufałości. Od razu kawa wjeżdżała na stół, od razu przechodziła na ty. Byłam naprawdę zdziwiona, kontynuuje: Martine, przekonując się na własne oczy, że członkowie personelu wskakiwali do basenu na tarasie, bo było im gorąco. – Ach, mon Dieu! – zbywała mnie Bernadette. – A od czegoż jest basen, moja droga? – Często myślałam, – ciągnie Martin, że Bernadette kompensuje sobie w ten sposób brak dzieci. Miała ogromną potrzebę zaradzania nie tylko problemom bliźnich, ale też spełnienia po prostu ich zachcianek. – Co do mężczyzn, to o tak. Miała ich zawsze i wielu. Gustowała w młodszych od siebie. Owszem, bywało, że spotykała się z kilkoma naraz, no, żeby przetestować. Nie chciała tak od razu wchodzić z punktu w jakiś związek. Chciała się przekonać, na ile dany mężczyzna może być długodystansowcem. Ale była zbyt urocza, aby wynikały z tego jakieś niesnaski. Mężczyźni przychodzili, odchodzili i dalej ją lubili podobnie wyrażają się inni nie nikt nie wie nic o konflikcie wskazującym na urażono zawiedzionego kochanka który w dodatku tak by się miał na niej straszliwie zemścić a już kto jak kto ale maria rodriguez o takim by wiedziała obie mieszkanki w willi w labastid wszystko o sobie wiedziały i tamtego wieczoru, 27 lipca 14 roku, Bernadette na wieczornym posiedzeniu była jak zawsze pogodna, spełniona, tryskająca humorem. Po którym to wieczornym posiedzeniu obie kobiety rozeszły się do swoich siedzib, i dopiero na zajutrze rano, Maria zobaczyła Bernadette w okolicznościach już panom żandarmom znany. Dobra, no to śledczy przechodzą teraz do personelu domu. A ten stanowią małżonkowie Robino. Erwy, pracujący dla madame benaim corzis jako ogrodnik, i jego żona Pascal, pracująca dla Bernadette jako pomoc domowa. Obydwoje zeznają, że tamtego 27 lipca opuścili miejsce swojej pracy. Ona około 16.00. On po osiemnastej, skąd udał się do domu. Skąd z kolei po zjedzeniu kolacji około 23 udał się do restauracji po swoją kelnerującą tam najstarszą córkę Roxan? Po czym zaaplikowawszy sobie tabletki na sen, przespał snem sprawiedliwego do samego rana. Pascal udała się na spocznek tuż po przybyciu męża z córką, czyli Krótko po dwudziestej trzeciej i słyszała jeszcze, jak ta ostatnia paplała z siostrą, osiemnastoletnią Audrey. Tragiczna wieść o tym, co stało się z ich patronką, dotarła do nich dopiero dziś rano, zeznaje Pascal 28 lipca 14 roku. Małżonkowie Robino odmalowują portret tragicznie zmarłej szefowej w podobnych barwach co jej przyjaciele i dalsza rodzina. 42-letnia Pascal i 44-letni Erwy pogrążeni są w żałobie, jakby stracili członka rodziny. A kiedy wchodzą w szczegóły swej relacji z Bernadette, to rzeczywiście ma się wrażenie, że mówią o krewnej a nie o szefowej. Hervé Robineau zatrudniony był przez Bernadette jako ogrodnik. Z czasem jednak otrzymał nawet auto służbowe, czyli często służył swej pani jako szofer. Pascal dosłownie zalewa się łzami. Jako osobę już udręczoną chorobami, dwie chroniczne, kręgosłup i cukrzyca oraz, co rusz, Nawracający rak, ale nie wiem dokładnie jaki, łapiącą w związku z tym, co ruszy jakieś infekcje. Nie mogło jej spotkać większe szczęście, jak zostać zatrudnioną jako gospodyni domowa przez Bernadette. Ta zawsze okazywała jej wyrozumiałość. To jest dla jej chorób i niedomagań. Jeśli Pascal źle się poczuła, to nie ma sprawy. Jak umyje okna za tydzień, to świat się nie zawali. Kiedy Pascal dręczyła migrena, to szefowa osobiście odwoziła swoją gosposię do domu. Jeśli śledczy przy zaznaniach przyjaciół o przysłowiowej wręcz szczodrości Bernadette Benaim-Koriz, unosili bruje, to przy wynurzeniach Hervé, a szczególnie Pascal, dopiero zaczynają pojmować, co Martin Renul miała na myśli. Zarzucając swego czasu Bernadette brak pańskości. Rzeczywiście, nie jest w zwyczaju takie spoufalanie się państwa z personelem. Kiedy po śmierci ukochanego męża Pola w 2012 roku Bernadette załamała się, wtedy Pascal i Erwy robili wszystko, by podnieść ją na duchu. Rozmawiali, polecali lekarzy. Pascal walcząca z chorobami, znała dobrych terapeutów. To też Madame Benaim stosunkowo szybko podniosła się po śmierci ukochanego męża. I tak z czasem Hervé na przykład, jedynie u niej nie nocował. Całą duszą oddał się pracy. Był niezwykle zmotywowany. I posiadłość w Labastide i y Sombre jeszcze nigdy nie wyglądała tak czysto. Po prostu lśniła. Wigor Erwy udzielił się nawet jego schorowanej żonie, bo zauważa ona, jak wielkim wsparciem jest jej mąż dla zbolałej wdowy i jak ta potrafi się odwdzięczyć. Na obiady zapraszana jest cała rodzina. Bernadette nalega, żeby Audrey i Roxanne. Koniecznie przychodziły na obiad też do niej. W końcu jest on ugotowany przez ich matkę, więc o co chodzi? A właściwie to dlaczego Pascal miałaby ciągle tylko gotować? Przecież i jej czasem należy się coś od życia jej i jej rodzinie. I wypady rodzinne do restauracji, na przykład raz w miesiącu, stają się kolejnym ulubionym towarzyskim rytuałem Bernadette oczywiście odbywają się na jej koszt a dodajmy że pascal i Erwy mają czworo dzieci dwie kolejne córeczki są jednak małe nie są więc zbyt kosztowne pascal z rozrzewnieniem wspomina jak obdarowana była córusz przez swoją panią prezentami a to fikuśne kozaczki a to apaszka, która miała na celu ożywienie jej schorowanej, zszarzałej cery. No i wspólny spa. Komuż jest ono bardziej niezbędne niż Pascal, chorej na kręgosłup i cukrzycę? Bernadette kocha obdarowywać innych prezentami. Kiedy Roxanne staje się pełnoletnia, konieczne jest jej oczywiście prawo jazdy. Dwudziestolatka wzruszona jest do łez, prezentem babci. Bo oczywiście nie przy Bernadette, ale tak pociechę Robino nazywały pracodawczynią swych rodziców. I nie było to ironiczne. Naprawdę, cała rodzina po prostu kochała Bernadette. Madame Benaim-Koriz darzy rodzinę Robino absolutnym zaufaniem. Dochodzi do tego, że Erwy towarzyszy jej do Szwajcarii, gdzie pomaga wynieść Bernadę z banku ciężką torbę z pieniędzmi. Kiedy Maria Rodriguez dowiaduje się o tym od przyjaciółki, jest szokowana I po raz pierwszy i ostatni w ciągu ich przyjaźni Beszta, swoją kolokatorkę, przesadzasz. Ci ludzie, nawet jeśli zaprzyjaźnieni, nie powinni nawet wiedzieć, jakim banku masz zdeponowany majątek Bernadette. Ale ta, jak zawsze, zbyła ją tylko uśmiechem. Żandarmi jednak też uważają takie zachowanie za mało roztropne. Wręcz pachnie im to proszeniem się o problemy. Ale też prowadzi ich to na pewien trop. Cały czas są zdania, że sprawca znał ofiarę. Dopytują więc już bardzo konkretnie rodzinę i przyjaciół Bernadette o to, czy nie zauważyli czegoś dziwnego w zachowaniu Robino. Jest jasne, oni jako żandarmi rozumieją, jako ludzie, że... no cóż... Bardzo współczują Państwo Robino, którym z całą pewnością druga taka posadanie prędko się trafi. No jednak jako zawodowcy proszą bliższych i dalszych znajomych królika o wysielenie pamięci. Czy zatarcie granic w takim pożyciu, no powszednim, nie skutkowało naruszaniem tychże? Jeśli w ogóle można mówić o naruszaniu czegoś, co tak naprawdę nie istnieje, czy wiecznie chora Pascal nie mogła się wręczać kimś w wykonywaniu swoich obowiązków którym jako schorowana kobieta nie zawsze mogła sprostać często gęsto słyszy się o jakiejś nielegalnej emigrantce która za kilka euro odrobi na przykład pranie i prasowanie za nas albo na przykład zakupy czy kiedy Hervé zażywał kąpieli w basenie bo było mu gorąco to czy jakiś student, turysta, nie robił za kilka groszy za niego zakupów? Jednym słowem, czy państwo, jako często bywający w posiadłości pani Benaim i Rodríguez, nie przyuważyliście czegoś, o czym nie chcąc wtrącać się w nie swoje sprawy, niekoniecznie uznaliście za stosowne dzielić się tym z waszą przyjaciółką? Może w obowiązki domowe był zaangażowany ktoś jeszcze przy całkowitej nieświadomości nonszalanckiej Bernadette? Bo skoro nie wygląda na to, żeby to był ktoś z najbliższego kręgu, a nie nic nie wskazuje na kochanka ponącego rządzą zemsty za nieodwzajemnione uczucie, to może dom nawiedzany był przez osoby niekonieczne znane gospodyni, Podczas gdy ta była w podróży, na lunchu czy grała w golfa. Jednakże nikt o niczym podobnym nie słyszał, nikt niczego podobnego nie zauważył. Choć, jakby się tak zastanowić, myślą głośno przyjaciele i znajomi Bernadette to kto wie, co się tu działo, kiedy Maria i Bernadette wyjeżdżały na weekend czy urlop? Niektórzy zwracają przytomnie uwagę na to, że Erwy, który oficjalnie zatrudniony był jako ogrodnik, zawiadawał tak naprawdę całą posiadłością. Czuł się jak pan na włościach. Dochodziło do tego, że zwracał uwagę swojej szefowej. Hervé zachowywał się jak zarządca majątku, a nie prosty ogrodnik. Ogród interesował go najmniej. Zresztą, cóż jest w Saint-Tropez do robienia w ogrodzie? Najwyżej przycinanie, a resztę załatwia zraszacz. Erwy najbardziej rajcowały samochody. Garaż to było jego królestwo. Kto wie? Kto? Może Maria Rodriguez. Madame Rodriguez. Zwracają się śledczy do kolokatorki świętej pamięci Bernadette. Spoglądając jej głęboko w oczy. O co chodzi z tym ogrodnikiem? Hmm. Maria spuszcza wzrok. Madame Rodriguez, proszę mówić. Obiecujemy, że Pascal Robino o niczym się nie dowie. I Maria zaczyna mówić. W rok po śmierci Paula, Bernadette i Hervé nawiązali miłosną relację. Było to latem 2013 roku. 44-latek już od dawna wpadł Bernadette w oko. No i jak Paul zmarł, Hervé zaczął dłużej zostawać w domu, żeby pomóc wdowie, żeby ją wspomóc. Okazało się, że ma takie gadane, że Bernadette, reprezentantka klasy wyższej, była naprawdę pod wrażeniem. Nie wiedziała, że zwykły ogrodnik tak pięknie może mówić. Najwyraźniej nie znała piosenek Ewy Demarczyk. Z kolei Erwia Robino też wszystkiego się chyba spodziewał, tylko nie tego, że tak elegancka, wyrafinowana i zdecydowanie do wyższych sfer należąca kobieta w ogóle zwróci na niego uwagę. Jednym słowem tak. Latem 2013 zaiskrzyło i życie dla obojga nabrało innych barw. Oboje młodnie ją jeszcze bardziej. Maria nie wtrącała się oczywiście nigdy w intymne sfery swojej współmieszkanki, ale po tym wypadzie do banku do Szwajcarii uznała, że Bernadette traci czujność, że Pascal zacznie wreszcie. Węszyć. Ale przyjaciółka znowu tylko się uśmiechała. Więcej zaufania do ludzi, kochana. Ja zawsze ufałam ludziom i zobacz, jak wspaniały krąg przyjaciół mnie otacza. Ale kobieca intuicja Marii Rodriguez okazała się do bólu trafna. Tamten wypadł do Szwajcarii, do banku. Okaże się dla Bernadette wyrokiem śmierci bo owszem Pascal Robineau zaczyna węszyć nawet ona która przyzna później żandarmom że Bernadette stała się dla niej z czasem przyjaciółką która z kolei na nich na Robino liczyć mogła zawsze i ze wszystkim też jakoś nie może przejść nad tym do porządku że Bernadette zabrała do Szwajcarii tylko Erwy, jej męża. Czy to była zazdrość o Bernadette czy o męża? A może jedno i drugie? W końcu Pascal też nie miałaby nic przeciwko przejażdżce do Szwajcarii. I tak jak internet podsuwa nam materiały pokrewne do tych, przez nas wcześniej wybranych, tak, mózg Pascal Robino zaczyna podsuwać jej materiały o jej własnym mężu. Bo oto nagle do kobiety zaczyna dochodzić coś, co przecież już od jakiegoś czasu stało się dla niej zauważalne, ale czym sobie jakoś nie zaprzątała głowy: a mianowicie, że jej mąż bardzo ostatnio zmienił się fizycznie. Dużo ćwiczy, wyszczuplał, umieśniony jest jak nigdy spod koszulków przerzucił się na koszulę używa nawet perfum pascal która właśnie dochodzi do siebie po kolejnej chemii wcale nie jest zachwycona tą przemianą wręcz ją to wkurza i korzysta z pierwszej lepszej okazji sam na sam z telefonem swego męża i to, co z kolei komórka Erwy jej wypluwa, rzeczywiście nadaje się tylko na tetatec. Ty Zdjęcia Erwy, jakim go Pan Bóg stworzył, eksponujące to, co zazwyczaj na co dzień przed zdecydowaną liczbą bliźnich raczej zakrywamy. Oraz masa tekstów erotycznych, Pascal powie później, pornograficznych wysłanych nie, nie na jej Pascal numer, tylko na numer Bernadette, która, co również jasno z SMS-ów i WhatsAppów wynika, nie tylko, że nie ignoruje tych wiadomości, ale aktywnie i z upodobaniem i w podobnym stylu pornograficznym na nie odpowiada. Trudno określić, co się wtedy dzieje z Pascal, bowiem powiedzenie, że trafia ją szlak, nie oddaje tak naprawdę stanu jej ducha. Owszem, stan ten ulega głębokiej przemianie. Tak głębokiej, że jeśli chodzi o miejsce pracy państwa Rwy, to państwa Robino, to przez najbliższe miesiące nikt się w niczym nie zorientuje. Na zewnątrz. Wszystko wyglądać będzie po staremu. Po tych słowach Marii Rodriguez żandarmi wiedzą, że przynajmniej Pascal miałaby motyw. Na miejscu zbrodni nie zostaną odkryte żadne ślady wskazujące na sprawstwo małżonków. Cóż bowiem znaczą odciski palców Erwy na konewce z wodą? Jako ogrodnik od kilku lat brał ją do ręki każdego dnia. Pascal z kolei, jako gosposia, też oczywiście mogła wytłumaczyć wszystko. Roxane, podobnie jak troje jej rodzeństwa, bywała na obiadkach. Żandarmeria przejmuje więc telefony rodziny Robino. Ogrom skasowanych danych spowoduje kilkutygodniową przerwę w śledztwie. Ale kiedy wiadomości i zdjęcia zostaną odtworzone. Do żandarmów dochodzi, że zarówno Hervé, jak i jego żona mieli motyw. Dlatego tym razem, tym to znaczy po zeznaniach telefonów, cała czwórka przesłuchiwana jest osobno. Żandarmi są szczególnie wyczuleni na zeznania małżonków, z których, jak już się powiedziało, każde mogło mieć motyw. Co prawda, stan zmasakrowanego ciała wydaje się przeczyć sprawstwu kruchej, widocznie osłabionej chorobami gosposi, ale nawet laikom wiadomo, że motyw, inspiracja, potrafi nawet słucherka uczynić atletę. Reszta rodziny przesłuchiwana jest raczej pod kątem ewentualnych sprzeczności, które pozwoliłyby żandarmom na podjęcie wreszcie jakiegoś konkretnego tropu. O pierwszej sprzeczności w stosunku do pierwszych rozmów policjantów z tą rodziną, czyli z 28 lipca, informuje ich już telefon Audrey. Mówiła ona 28 lipca, że wróciła do domu o pierwszej, a o trzeciej nad ranem matka zeszła do kuchni. Tymczasem telefon Odry ukazuje, jak ta robi sobie selfie w sypialni ojca dokładnie o trzeciej nad ranem 28 lipca. Nie jest więc w kuchni, a w sypialni, w której ojca zresztą nie widać. Wersja Roxana pokrywa się z tą ojca i siostry do pewnego jednakże momentu. Według niej to ojciec szedł do kuchni o trzeciej rano, nie matka. Pascal zeznała, że tamtego wieczoru cały czas pozostawała w domu i poszła wcześniej spać. Tymczasem jej telefon daje sygnał z Isombre o 23, a w jej domu loguje się znowu dopiero około godziny 6 rano. O tej porze miała być przecież u siebie w domu, nie u Bernadette. Telefon Orksan z kolei pozostaje tamtej nocy wyłączony. Aż do 11.39, 28 lipca. Ta ostatnia, choć na przesłuchaniu jest opanowana, to kiedy już żegna się z policjantem, a więc kiedy napięcie opada, wraca do normy, czyli znów jest teklą. Taką miała ksywkę z racji swojego długiego, nieopanowanego jęzora. To był cytat ze zeznań jej kolegi i wyraża boleść nad brutalnym zadaniem śmierci babci. Tak, to straszne być zabitym w taki sposób, odpowiada grzecznie policjant. A właściwie to dlaczego ucięto jej głowę? Zastanawia się już nagłos w drzwiach dwudziestolatka. A właściwie to skąd ty o tym wiesz, że odcięto jej głowę? Odpowiada również zdziwiony żandarm. bowiem to jak zginęła 67-letnia mieszkanka la Bastid wiedzieli tylko śledczy i Maria, która nie tylko że zobowiązała się z nikim o tym nie rozmawiać, to w ogóle ani nie chciała, ani nie była w ogóle w stanie o tym mówić. Było jasne, że z całą pewnością to nie Maria Rodriguez przekazała ten szczegół Roxan. Uwagę śledczych zwraca wiadomość z 11 lipca od Bernadette do Hervé. Cytuję: Najwyraźniej nie chcesz mnie widzieć. Unikasz mnie. Nie chcesz ze mną rozmawiać. Jesteś żałosny. Zaczynam żałować, że cię zatrudniłam. A następnie, w kilka minut później, rejestrują połączenie jej telefonu z telefonem Pascal. Trwa ono ponad 11 minut. Pani na willi w Labastid opowiada swej gosposi z detalami o tym, jak wspaniałym jest jej mąż i że to bardzo nieelegancko mówić swoim dzieciom o niedyspozycjach męża. Pascal po tym telefonie dostaje szału. Dociera do niej, że cała ta historia z Bernadette to żaden skok w bok jej męża, tylko regularny romans. Kobieta uświadamia sobie, że Hervé opowiada Bernadette o tym, jak funkcjonuje jego rodzina. A kiedy Bernadette przekazuje jej, że nie tylko iż to nieelegancko posądzać swego męża o, cytuję, tego typu niedyspozycje. To tak poza tym to nieprawda, bo Hervé, cytuję, jest super. I Pascal rozumie, że jej szefowa nie ma na myśli kompetencji ogrodniczych Hervé Robino. Na próżno ten ostatni tłumaczy żonie, że ten telefon to zemsta Madame benaim Vosges, bo on unika jej jak ognia i już z nią tego nie robi. W domu państwa Robino rozpętuje się piekło. Pascal konfrontuje swego męża z jego telefonem, na co ten absolutnie nie był przygotowany i kuli się w sobie niczym pies. A kulić się będzie jeszcze bardziej, bo zabawa dopiero się rozkręca. Erwy otrzymuje szlaban w Alkowie. Mimo obietnic, że już nie będzie z nią spał, czyli z szefową, następuje koniec miłości z żoną. Ma on odpowiadać na jej telefonie jednakże o każdej porze dnia i nocy, inaczej nocować może na ulicy. Stropiony mąż dostosowuje się posłusznie do tych życzeń, lecz mimo to połowica tonem nieznoszącym sprzeciwu żąda, aby przeczytał on i pokazał córkom to, co od niemal roku łączy go z babcią. Państwo, jak już wiecie, państwo Robino mają w sumie cztery córki. Dla dwóch młodszych, nie znam ich wieku, wiem tylko, że były w wieku przedszkolnym, mamusia ma jeszcze litość, ale osiemnastoletnia Audrey i dwudziestoletnia Roxanne zostają wtajemniczone. I początkowo, mają bekę statusia, bo myślą, że rodzice robią sobie z nich jaja. Tu śledczy przerywają przyjaciółce Roxanne, która zeznaje w przyciemnionym pokoju. Nie są zdegustowane i nie uciekają z kuchni, tylko robią sobie jaja. Okazuje się, że rodzina Robino miała pewien wspólny mianownik ze stylem Bernadette. Tam panowie, kontynuuje przyjaciółka, nie było żadnych granic. Nie było w tej rodzinie czegoś takiego jak hierarchia, granice że są rodzice i dzieci że jest żona i mąż że są dzieci starsze i młodsze. Oni zachowywali się trybalnie jak członkowie grupy, którzy wiedzą o sobie wszystko, czy trzeba, czy nie trzeba. I tak, córki. Pozwalały sobie na głupie, na głupie uwagi wobec ojca lub matki. Do rytuałów należały posiedzen, posiedzenia na papieroskach matki z córkami, nawet kiedy Odry miała tylko 17 lat. Bywało, że dziewczyny wiedziały, że tatuś, cytuję, nie spisał się dziś w nocy, a w związku z tym ubaw był po pachy, i w sumie tatuś śmiał się razem z nimi, a rozbawione córy klepały go po plecach, dodając otuchy, cytat. Nie martw się, papa, dziś na pewno będzie lepiej. Generalnie, kontynuuje przyjaciółka, była to taka wyluzowana rodzina. Raz, kiedy nawet wyraziłam delikatnie zdziwienie, że do tego stopnia brak u nich jakiejkolwiek dyskrecji, Audrey. Oznajmiła mi tonem wyższości, że, cytuję, jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, nie ma u nas tematów tabu, o wszystkim rozmawiamy. W sumie jednak, podsumowuje przyjaciółka, nie zazdrościłem Roksan, bo chyba wolę mm, taką hierarchię, jaka jest w mojej rodzinie. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że jak Roxan zaszła w ciążę, to nie było problemu. Rodzice, w przeciwieństwie do ojca dziecka, wspomogli dziewczynę i chowa tego swojego chłopaczka, i jakoś to idzie wszystko do przodu. Chłopaczek to jedno, ale babcia to drugie czyli zupełnie inna historia. Bo kiedy do Oksan i Odrej dochodzi, że to nie są żadne jaja. Tak zobaczyły wszystkie zdjątka w telefonie z muskularnym tu i tam tatusiem w roli Apolla, najstarsze pociechy Robino doznają najpierw bezdechu, a potem pokazują ojcu na co je stać. O czym Roxan opowiada na bieżąco swojej przyjaciółce, składając się w pół ze śmiechu, jak to ta dalej w tym przyciemnionym pokoju zeznaje. Jeśli spóźni się choćby o minutę, śpi biedaczek na wycieraczce. Nie wolno mu zabierać głosu przy stole. Generalnie dostaje w ogóle resztki z garnka. A po tym telefonie od Bernadette 11 lipca Pascal zamienia się w istną furjatkę. O wszystkim oczywiście informuje swe córki, które urządzają ojcu, przepraszam, ścieżkę zdrowia. Od tej pory nie wolno mu jeść z nimi przy jednym stole. Otrzymuje kuksańce za każdym razem, kiedy mija się z córkami. Jego eleganckie pachnące dobrymi perfumami koszule zostają spalone. Świat Rveł staje na głowie. W domu piekło, a Bernadette nie przestaje do niego dzwonić, nakazując mu zwrócić wszystkie prezenty, jakie od niej dostał no ale jak zwrócić choćby te spalone koszule a to już jego problem ani Bernadette ani jego dziewczyny nie dają za wygraną kiedy patronka zajeżdża przed ich kamienicę robiąc jazgot klaksonem Roxanne, która zdradę ojca zdaje się przeżywać bardziej chyba niż matka dzwoni do Bernadette w środku dnia jest to zeznanie jednego z uczestników imprezy jaka się wtedy właśnie u Bernadette odbywała i informuje ją, że jak nie da ojcu spokoju, to obedro ją ze skóry. Bernadette jak zwykle odsłuchiwała tego przy nagłośnionym odbiorze. Także wszyscy słyszeli. Kiedy Bernadette na to zaczyna robić to samo, czyli klaksonować przed restauracją, w której pracuje Roxanne, Kolejnej nocy ktoś niszczy jej samochody. Poprzebijane są opony, porysowana karoseria. Roxanne nigdy ani do jednego, ani do drugiego się nie przyzna, choć specjaliści z całą pewnością orzekną, że to był jej głos na tym telefonie. Między swoją wściekłą żoną a urażoną kochanką Erwy czuje się jak w imadle. I w mężczyźnie zaczyna narastać złość. Aż nadchodzi dzień, kiedy Pascal otrzymuje od męża smsa o treści. Kotku, nienawidzę tej su, tak samo jak ty. Najchętniej bym ją zaje. Wici te zostają, jak się domyślacie, natychmiast przesłane dalej, czyli do Audrey i Roxane. I w rodzinie Robino zapada cisza. Koniec upokarzających telefonów. Koniec SMS-ów do męża i ojca. Koniec awantur w domu. Bo ziarno zostało rzucone. I szybko kiełkuje. To jedno zdanie. Kotku, nienawidzę tej su tak samo jak ty. Najchętniej to bym ją zaję, zmienia kompletnie dynamikę rodziny Robino. To jedno zdanie odczarowuje ich wszystkich. Nagle wszyscy zrozumieli, że zamiast wykańczać się we frustracjach, można przecież do sprawy podejść konstruktywnie. Rodzina Robino widzi oto przed sobą cel. Za je su. Cel, który ją jednoczy. Roxane i Audrey podskakują podekscytowane jak małpki. Ale ojciec, który czuje, że odzyskał autorytet, stawia je natychmiast do pionu. Jeśli Roxane chce, pójdzie z nim, ale Audrey nie ma mowy. Audrey zostaje z dziećmi w domu przynajmniej dopóki matka po odwiezieniu jego erwy i córy, nie wróci do domu. I tak późnym wieczorem tamtego 27 lipca 14 roku, podczas gdy jej rodzice i siostra udają się na miejsce swojej pracy, odreje zostaje z dwiema malutkimi siostrami i siostrzeńcem w domu. Jak zezna później. Ten sam kolega Roxan, ten sam, który zaznawał o niej jako otekli. Ta również i w tym przypadku nie mogła powstrzymać jęzora za zębami, i podczas jakiejś zakrapianki w restauracji, gdzie razem pracowali, miała co róż powtarzać, że to ona zadała ostateczny cios tej zdziże. Jak było jednak naprawdę, tego policjanci nie dojdą nigdy. Cała trójka zostaje aresztowana pod koniec stycznia 2015 roku na podstawie sprzecznych zeznań a przede wszystkim na podstawie odcisku palca, jaki zostawiła na konewce z benzyną Roxan, która nigdy wcześniej do ręki jej nie brała. Do procesu wszyscy jeszcze jakoś się trzymają zwłaszcza Pascal, która szybko zostaje z aresztu zwolniona. Ze względu na stan zdrowia. Ale maj 2018 to jej powrót do aresztu, bo to początek procesu i koniec solidarności klanu Robino. Staje się jasne, że żarty się skończyły i każdy skupia się teraz na ratowaniu swojego tyłka. Pascal na sali sądowej odpala prawdziwą bombę. Złożyła ona mianowicie pozew o rozwód. Powód? Hervé przez lata wykorzystywał jej córki seksualnie. Na to diktum Hervé zmienia wersję o tym, że Pascal ich do Bernadette tylko podwiozła. Niby tak, ale gdyby nie ona, to do mordu by nie doszło. On, mimo że żałował, iż dał ponieść się rządze i miesiącami znosił upokorzenia rodziny chcąc pokazać że żałuje mimo tego że zerwał romans to nic nie pomogło Pascal mimo to jeździła po nim jak bura suka a przecież samo zachowanie Bernadette z tym trąbieniem pod ich domem z tymi jej telefonami do Pascal powinno jego żonie uświadomić że to naprawdę koniec że romans to przeszłość ale nie, ta dalej traktowała go jak psa. Kochanka też nie dawała za wygraną, i on po prostu był pod takim ciśnieniem, że miał ochotę kogoś zabić. I jak padło to zdanie: Kotku, nienawidzę tej su, tak samo jak ty, i najchętniej to bym ją zaje. I kiedy zobaczył, że dziewczyny się wtedy uspokoiły, no to już nie miał wyjścia. Wiedział, co ma robić. Musiał to zrobić, bo Roxanne koniecznie chciała iść tam z nim. Wiedział, co to oznacza. Pascal, której córki były wobec niej zawsze lojalne, niczym agenci FBI, musiała wiedzieć, czy on, Erwy, nie stóży i Roxanne miała być tego gwarancją. No to on się o to postarał kiedy po zapruszeniu ognia usłyszeli odgłos pantofelków schodzącej po schodach Bernadette on zaczaił się pod oknem łazienkowym przy drzwiach frontowych a Roxanne stanęła tak aby Bernadette nie mogła przebiec wzdłuż basenu do Marii i na własne oczy widziała, jak kiedy Bernadette wyszła z domu ojciec rzucił się na nią od tyłu zacisnął rękę na ustach a drugą dźgał ją w szyję. Erwy przyznaje, że tak, czyn był planowany, a więc premedytacja. Ale pod naciskiem Pascal. On sam nigdy by tego nie zrobił. Roksan miała być w takim szoku na ten widok, że choć wstrząsały nią torsje, nie była w stanie żegać nie mówiąc o tym, żeby sama miała sztyletować babcie. Czym się jednak przed kolegą cały czas przechwalała? Roxan, szlochając, zapewnia przysięgłych, że tak właśnie było. Zeznaje też, że ubrania i nóż, rzeczywiście kuchenne, wrzucili do rzeki w drodze powrotnej do domu. Wszyscy troje przyznają, że byli tam na miejscu. Choć Pascal tylko w samochodzie. Po tym procesie w 2018 roku Hervé otrzymuje 20 lat, Pascal 10, a Hoxan 7. Przy czym, jeśli chodzi o Erwy i jego córę, zaliczają im przysięgli odsiadkę trzyletnią między, między aresztem a procesem. Pascal natomiast jest zdruzgotana, czuje się potraktowana bardzo niesprawiedliwie i odwołuje się. Proces apelacyjny odbywa się w rok później w 2019. Pascal, która chyba najwyraźniej uwierzyła w swoje choroby jako kartę Jokera, jest pewna swego i robi fatalne wrażenie na przysięgłych. Na sali rozpraw kuli się w sobie i wydaje się, że zaraz zemdleje. Taka jest krucha i słaba. Ale w przerwach na korytarzu sądu następuje cudowna odmiana. Kobieta pali jednego za drugim i peroruje nieustannie przez telefon. Wyroki sądu apelacyjnego. Hervé bez zmian 20 lat, czyli w praktyce na tamten moment do odsiedzenia jeszcze 16. Natomiast Pascal dostaje 16 lat, a więc o 6 więcej niż brzmiał wyrok sprzed roku. Roksan 14 lat. Zaliczają jej oczywiście te 4 lata między aresztowaniem w 15. A sądem apelacyjnym w XIX w praktyce ma więc do odsiedzenia 10 lat. Słuchajcie, na procesie usłyszeliśmy wiele o tym, jaki przykry background mieli zarówno Rwy, jak i Pascal. Erwy wychowywał się w rodzinie, gdzie nie okazywano uczuć. Gdzie tak naprawdę. Cały czas musiał o te uczucia żebrać, a robił to w ten sposób, że potulnie wykonywał wszystkie polecenia. Chciał się przypodobać każdemu, bo nie miał gwarancji, od kogo wreszcie dostanie jakąś odpowiednią dawkę emocji. I tak oto twierdzi jedna z pań psycholog. Wyrósł z niego mężczyzna całkiem okazały fizycznie. Niestety, mentalnie ktoś, kim można było sterować zdalnie. Erwy jest osobą o bardzo niskim poczuciu własnej wartości, który, żeby zyskać czyjąś sympatię, żeby się komuś przypodobać, robi, jakby no, instynktownie czuje, co musi zrobić. Spełnia, zachcianki otoczenia, ponieważ nawet nie trzeba im, nie trzeba temu otoczeniu ich względem niego formułować. A w związku z tym musiało rzeczywiście zrobić na nim ogromne wrażenie, iż taka kobieta jak Bernadette, należąca do zupełnie innych sfer, obracająca się w zupełnie innym świecie niż on, zwraca na niego uwagę. Natomiast potem. Kiedy rodzina no, wysyła go niejako na banicję, Erwy orientuje się, że naprawdę może stracić wszystko. Bo oczywiście układ między nim a Bernadette nie był taki, że ona tutaj się będzie z nim żenić i on odziedziczy no nie tylko piękną, sexy kobietę, ale również jej majątek. No tylko po prostu ten romans kiedyś się skończy. I on pozostanie sam. Wtedy zmienia się jak chorągiewka na wietrze i wykonuje posłusznie polecenia swoich dziewczyn. Pascal z kolei pochodzi z wielodzietnej rodziny, gdzie nigdy się nie przelewało, a wychowująca ją samotnie matka, ją i jej liczne rodzeństwo, znalazła sposób na radzenie sobie z problemami finansowymi. Regularnie i przez lata zmuszała dzieci do kradzieży. Całe dzieciństwo Pascal to był potworny stres, bo jeśli nie wróciła ze sklepu z dodatkowym kilogramem cukru, to czekał ją po prostu powrót i nie została wpuszczona do domu, dopóki tego dodatkowego kilograma cukru na przykład nie przyniosła. Natomiast, no, siłą rzeczy. I ku mojemu wielkiemu ubolewaniu, nic nie usłyszeliśmy o Bernadette. A ja powiem Wam szczerze, że jej to najbardziej byłam ciekawa. Ponieważ zachowanie tej kobiety z lipca 2014 roku tak totalnie odstaje od tego, co do tamtego momentu, że tak powiem, o niej usłyszeliśmy. No, że właśnie byłabym ciekawa, jaki background miała ona, Bernadette. Oto osoba, o której wszyscy mówili, że jest kobietą z ręką na sercu, spiesząca z pomocą, wyluzowana, zachowuje się jak urażona małolata. Osoba, która przecież nie po raz pierwszy rozstaje się z jakimś mężczyzną najwyraźniej nie potrafi przyjąć do wiadomości, że on, no, nie chce tego kontynuować. I Bernadette musiała zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego. Że niekoniecznie, iż nie ma on już na nią ochoty, tylko, no, po prostu on znajduje się teraz w sytuacji, no, kiedy musi wybrać albo ona, albo jego rodzina. Czyż Bernadette dojrzała, Inteligentna osoba nie powinna była zrozumieć, jaki jest jego wybór i dlaczego. Osoba bogata, która przecież mogła po prostu zareagować jak prychnięciem niczym rasowa kotka, machnięciem na nich wszystkich ręką i udaniem się na łowy w inne rejony, nie odpuszcza i sypie sól na otwartą ranę. Bo ja tak to widzę, te jej telefony do Pascal, w których Bernadette opowiada żonie, której męża uwiodła, o, o tym, jakim wspaniałym jest on kochankiem. No to jest naprawdę, słuchajcie, ja oczywiście, zaznaczam, nic nie usprawiedliwia tego, co jej zrobiono, ale chodzi mi o coś innego, chodzi mi o to, że kompletnie że Bernadette z lipca 2014 to zupełnie inna osoba niż przez te swoje 67 lat do tamtego momentu, jak ją jej przyjaciele, jej otoczenie opisywało. Z materiałów, które przejrzałam w tej sprawie wynikało, że słuchajcie, małżonkowie Robino cały czas pracowali u Bernadette. Być może, że ona, jakieś wypowiedzenie im tam, jakieś wypowiedzenie tam nastąpiło. I no ono musi się dokonać, oczywiście, z jakimś wyprzedzeniem, więc być może musieli cały czas do tej, pra do tej pracy chodzić. Ale tak czy siak, ona im po pracy nie dawała spokoju, dolewając nomen omen oliwy do ognia. Zupełnie. Tego byłabym najbardziej ciekawa. Kim tak naprawdę była Bernadette Benaim Korzis. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.